kiedyż to właściwie odstąpiliśmy od Chrystusa. Należy zaznaczyć, że od Chrystusa nie oderwaliśmy się od razu. Ten proces odbywał się pomału, powolutku. Ale każde lekceważenie prawd Jego, każde obluźnianie praw Jego było konsekwentnym oddalaniem się od Niego samego. Dopiero kiedyśmy niemal wszystkie nauki Jego i wszystkie przykazania wyrzucili poza burtę, sądząc, że nam są uciążliwym, a niepotrzebnym balastem, zauważyliśmy, że to nie my. Któż z nas mówi o Bogu z zachwytem? Któż z nas agituje za Nim? Nie ma chyba tchórzliwszych ludzi niż my, chrześcijanie. Muzułmanin jest zawsze i wszędzie sobą, jest nawet fanatykiem. Komunista nie tylko zachwala swoje utopie na każdym kroku, lecz gotów jest życie położyć w ofierze dla swego ideału. Tylko my milczymy na wszystko i zasłaniamy swoje tchórzostwo czy lenistwo wygodnym frazesem o postępie czy tolerancji. Jest nas 400 milionów, ale czy możemy powiedzieć, że nadajemy swój ton polityce światowej? Wymordowano Ormian, wytruto Tasmańczyków, a myśmy na wszystko milczeli, jak gdybyśmy się na te zbrodnie zgadzali. Naprawdę głusi jesteśmy i niemi? Dojdzie jeszcze do tego, że z Afryki i Nowej Gwinei